Ja jestem Bogiem, słuchaj mego głosu. Dzisiejszy psalm jest psalmem, który mówi o pewnej specyficznej, wyjątkowej relacji z Bogiem. Bóg do mnie mówi, kieruje do mnie swoje słowo. Słuchaj Izraelu, ale też to można przenieść, słuchaj człowieku, chcę z tobą porozmawiać. Oczywiście różnie się czujemy, kiedy z kimś rozmawiamy. Czasami odczuwamy lęk, czasami napięcie. Może próbujemy czasami jakieś rozmowy uniknąć. A Bóg mówi, słuchaj mego głosu, bo to jest coś, co da ci bezpieczeństwo. Co odkrywa przed tobą moją wielką miłość, zażyłość między nami. To, jak ja się o ciebie troszczę. Autor psalmu przypomina wydarzenia, w których Izraelici mieli moment, w którym Bóg do nich jakoś przemawiał. Cała historia zbawienia to jest właśnie inicjatywa Boga, który wychodzi i mówi do człowieka delikatnie, z mocą, w swojej potędze, przez znaki. Ale właśnie ta zażyłość, ta bliskość Boga wyraża się tym, że chce z tobą rozmawiać, mówić do naszego serca, opowiadać o sobie, ale też pewnie opowiadać o każdym z nas, bo Bóg zna nas najlepiej. Słuchaj Jego głosu.